I'm sorry. Słucham. Słyszałaś, co powiedziałam? Jesteś fałszywą, podstępną, małą wiedźmą. Tyron, kochanie, myślę, że ja i Ruth chciałybyśmy porozmawiać bez świadków. Nie mam nic przeciwko temu. Idź już. Już mnie nie ma. Ciociu Doł, czy nadal chce, żebym odebrał tę suknię? Tak, chcę, żebyś poszedł do pralni. Przepraszam, pani marszal. Wyglądasz na zdenerwowaną. Zdenerwowaną jestem, wściekła i doskonale wiesz dlaczego. Nie, dlaczego? Podstępem wyciągnęłaś od mojej mamy wszystko o tym, co się zdarzyło między mną a Peterem. Nie musiałam podstępem wyciągać żadnych informacji, wiedziałam o wszystkim wcześniej. Tylko nie mów mi, że w końcu się złamałeś i kupiłeś smoking. Nigdy nie będę miał lepszej okazji, pomyśl, tylko zjawi się tam cała chicagowska prasa, żeby przeprowadzić wywiad z naszą mamą. Tato, rozchmurz się. Masz taką nieszczęśliwą minę. Mama niedługo wróci do domu. Posłuchajcie, co napisała w rubryce towarzyskiej Lily. Podczas uroczystego otwarcia pozytywki wystąpi żona znanego biznesmena, mieszkanka północnej dzielnicy Ruth Marshall. Jednak dopiero przyszłość pokaże, czy kaprys pani Marshall, by zostać piosenkarką, poprawi renomę tego dosyć podejrzanego klubu, czy też zakończy się dla niej całkowitą kompromitacją. Tak oto mówi się w Chicago o debiucie mamy. Ta wiedźma nie wyraża poglądów całego Chicago. Tym razem podzielam jej zdanie. Nie mówisz poważnie, tato, bardzo poważnie. Ten klub nie jest odpowiednim miejscem dla mojej żony. Kyle zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest inteligentny, rozsądny i czarujący, ale ten jego braciszek to niezły numer. Na pewno nie może się opędzić od dziewcząt. Jakie masz plany na dzisiejszy wieczór? Mam zamiar odwiedzić Vivian. Ona na pewno nie wybiera się na otwarcie klubu. Rebecca, kopę lat. Jessica, na miłość boską. Dla kogo to? Dla gościa z apartamentu prezydenckiego. Z apartamentu prezydenckiego, ależ doba w tym apartamencie kosztuje $1000. Są ludzie, którzy mają pieniądze, jeszcze o tym nie wiesz? Kto to jest? Ktoś wyjątkowy. Co mój portret robi na podłodze? Nasz nowy gość nie życzył sobie, żeby wisiał na ścianie. Naprawdę? A od kiedy to nasi goście decydują o tym, co powinno wisieć w holu? Kim u diabła jest ten człowiek? Nazywa się Dylan Hale. Hale? Kim jest ten Dylan Hale? To właśnie ja. Przyjechałem, żeby upomnieć się o majątek mojego ojca. Pokolenia. Odcinek 468. Czy sprawiło ci przyjemność oszukiwanie mojej mamy? Oczywiście, że nie. W takim razie po co to zrobiłaś? Nie jestem ślepa. Zauważyłam, że coś cię łączy z Peterem i chciałam się dowiedzieć, co. Ponosi cię wyobraźnia, to nieprawda. Nawet nie próbuj zaprzeczać. Łączy was coś więcej niż przyjaźń. Nawet Henry to zauważył. O mój Boże, Henry, ty, moja mama, może jeszcze Rebecca. Gdzie ona jest? Może schowała się w sypialni? Ruth. Nikt nie chce cię skrzywdzić, a już najmniej ja. Martwię się o ciebie. Dlaczegoż to, na miłość boską? Bo cię kocham. Czy tak trudno to zrozumieć? Doreen, to się stało wiele lat temu i tylko raz. Byłam wtedy bardzo młoda. To było na długo przedtem, zanim poznałam Henry'ego i nigdy więcej to się nie zdarzyło i nie zdarzy. I nie dlatego zgodziłam się dzisiaj wystąpić.
Dlaczego tak długo utrzymywałaś to w tajemnicy? Nigdy nie myślałam, że go jeszcze kiedykolwiek zobaczę. Po co miałabym o tym mówić? Po tym wszystkim, co razem przeżyłyśmy? Takie tajemnice niszczą przyjaźnie. Wiem o tym. I ty też o tym wiesz. Teraz rozumiem, dlaczego utrzymywałaś w tajemnicy fakt, że Adam jest ojcem twojego dziecka. Wiem między innymi również i dlatego, że tak ciężko było mi się z tym pogodzić, bo sama przeżyłam coś podobnego. Dziękuję ci za te słowa. Muszę już iść. Obiecaj mi, że... Nie musisz kończyć. Nie powiem o tym nikomu. Ale proszę, obiecaj mi, że się nad tym zastanowisz. Peter Whitmore jest czarującym mężczyzną i łączy was wspólna przeszłość. To bardzo niebezpieczna mieszanka wybuchowa. Dobrze, nic mi nie grozi, naprawdę. A co z dzisiejszym wieczorem? Zdecydujesz się wystąpić? Nie tylko zaśpiewam, ale odniosę ogromny sukces. Przynajmniej Peter jest o tym głęboko przekonany. Do zobaczenia w klubie. Przepraszam. Ile cię kosztowała ta sukienka, ciociu Doł? Tyron nie zadaje się takich pytań. Ciociu Doł, co się stało? Wygląda na to, że jednak nie zaśpiewam dzisiaj wieczorem. I tak łatwo się z tym pogodziłaś? Myślałem, że ci zależy. Nie sądziłem, że tak łatwo się poddasz. Masz rację. A już zacząłem się bać, że zrezygnujesz. Mam jeszcze jedną szansę, którą zamierzam wykorzystać. Myślałam, że jesteś tak samo szczęśliwy jak my. Próbowałem, ale nie mogę. Nie widzę sensu, żeby was okłamywać. Tato, nie rozumiem cię, to tylko jeden występ. A jeśli nie skończy się na jednym występie, martwisz się, że będzie chciała robić karierę? Nie tylko tym. Rozchmurz się, tato. Potraktujemy to jako rodzinną uroczystość, tak jak wtedy, kiedy zabierałeś nas na pikniki do parku Jacksona. Będziemy się świetnie bawić. Chodźmy już lepiej. Spotykamy się z Erikiem na kolacji. No to do zobaczenia w klubie, tak? Tak. Tatusiu, będzie cudownie, zobaczysz. I zapomnij o tych bzdurach, które wypisują gazety, słyszysz? Henry, to ja, Doreen. Mam nadzieję, że nie weźmiesz mi za złe tego, co chcę powiedzieć. Słucham cię, chodzi o Ruth, prawda? Tak. W moim domu urywają się telefony od pań z Rady Artystycznej, a wiesz, jak te stare wiedźmy lubią plotkować. A tematem dnia jest moja żona. Uważają, że Ruth zupełnie postradała zmysły. Nie mogę słuchać, jak ją obgadują. Ruth ma nieskazitelną opinię, a one tylko marzą o tym, żeby ją oczernić. Wystarczy, Doreen. Nie chciałam cię zdenerwować. Jestem zły, ale nie na ciebie. Będę musiał się tym zająć. Nie dopuszczę do tego, żeby moja żona wystąpiła w tym klubie. O majątek pańskiego ojca? Twierdzi pan, że jest synem Jordana Hale'a? Chwileczkę. Byłam żoną Jordana i nie miał przede mną żadnych tajemnic. Nigdy nie wspominał mi o tym, że ma syna. Niedopatrzenie z jego strony, niedopatrzenie? Sprawdzę to. A kim pani jest, adwokatem sam? Tak. I jednocześnie moją matką. Oczywiście, sławna Rebecca Whitmore. Powinienem był się domyślić. Jeśli jest pan jego synem, dlaczego Jordan zapomniał wspomnieć o panu swojej żonie? Nie wiem dlaczego, bo byliśmy ze sobą bardzo blisko. Jessica może to potwierdzić. Jessica? Oczywiście, Jordan bardzo często wspominał o tobie. Sam musisz to pamiętać, nawet kiedyś rozmawiałyśmy o nim.
To jakieś zupełne szaleństwo. Jordan nigdy o nim nie wspominał, ani ty. Na co liczycie, kłamiąc w tak bezczelny sposób? Jordan nie tylko nie wspominał o Dylanie, ale o żadnych innych dzieciach. I kłamiesz, jeśli twierdzisz, że było inaczej. A ze mną rozmawiał o tobie, na pewno musiał wspomnieć nigdy. Chwileczkę. Zaczynam rozumieć. Bezprawne wywarcie presji, prawda? Co to znaczy? Ten pan ma nadzieję ci udowodnić, że zmusiłaś jego bezbronnego, biednego ojca do małżeństwa, a potem, że nakłoniłaś go do zapisania ci całego majątku. To śmieszne, Jordan nie należał do ludzi, których można było do czegokolwiek zmusić, a pan najwyraźniej o tym nie wie, prawda? Zamierzam udowodnić, że pani córka omotała mojego ojca, a teraz przepuszcza jego ciężko zarobione pieniądze. Pieniądze, które zgodnie z prawem należą się mnie. Nie mam zamiaru i nigdy go nie kochała, ani przed, ani w trakcie, ani po ślubie. I przez cały ten czas utrzymywała stosunki z innym mężczyzną. Widzę, że idzie pan na całość. O wszystkim zadecyduje sąd. Kochanie, ten elegancki młody człowiek chce cię pozbawić majątku i zamienić twoje życie w piekło. Nie pozwolę na to. Nie ma pan najmniejszych szans, mój panie. Dziękuję. Proszę bardzo. Cześć, Adamie. Brandy, to jest moja siostra, Chantal Marshall, a to Brandy Alexander. Czy to pani prawdziwe imię? Wszyscy o to samo pytają. Pozwolicie, że się przysiądę? Oczywiście. Brandy jest modelką. Chwileczkę. Czy przypadkiem nie jest pani znajomą Ricka Royala? Jesteśmy starymi przyjaciółmi. Znam już panią, tak? Widziałam panią tutaj parę dni temu z Rickiem, tego dnia, kiedy się zaręczyliście. Moje gratulacje. Dziękuję. Czy mogę obejrzeć ten pierścionek? Eric miał zawsze doskonały gust. Nie powiedziałeś mi, że twoja siostra wychodzi za Erika. Nigdy mnie o to nie pytałaś. Uważam, że to cudowne. Cześć, kochanie. Cześć. Czy mogłabyś przestać poprawiać włosy? Działa mi to na nerwy. Czy nie wyglądam zbyt frywolnie? Nie wybierasz się przecież na próbę chóru kościelnego. Wyglądasz bombowo. Poradzisz sobie z Daniel, wrócę bardzo późno. Nie przejmuj się. Lubię opiekować się małą. Trochę się odprężę, pooglądam telewizję, zjemy trochę popcornu. Tylko nie karm tym małej. Mogłaby się zakrztusić, nie daj Boże. Wszystko mogłoby się zdarzyć. Nie wpadaj w panikę, ciociu Doł. Żartowałem. Denerwujesz się, co? Od tak dawna na to czekałam. Na co? Na występ w klubie? Nie. Na szansę, żeby móc znowu śpiewać. Nie powinnam była rezygnować z kariery, kiedy wyszłam za Martina. Dla Ruth to jest bez znaczenia. To tylko spełnienie dawnego marzenia. Ona nie myśli poważnie o karierze. Jej przyszłość jest przy Henrym. Dzisiejszy występ to dla niej tylko przelotny kaprys. Nie wygląda mi na kobietę, która folguje swoim kaprysom. Wierz mi, że będzie mi wdzięczna. Straciłaby wszystko. A co ja mam do stracenia? Rzucisz tych bogatych snobów na kolana. Obyś miał rację. Dzisiaj narodzi się nowa gwiazda Chicago. Ostatnio byłam tak zdenerwowana w dniu naszego ślubu. Powinnam coś zjeść, a jeszcze nie jestem uczesana i nie mam zrobionych paznokci. Boję się, że gardło mi wyschnie albo się przeziębie w ciągu najbliższej godziny. I zastanawiam się, czy ta sukienka jest odpowiednia. Ruth, muszę ci coś powiedzieć.
Co takiego, kochanie? Nie ma mowy, żebym się na to zgodził. Co? Nie wystąpisz dzisiaj ani nigdy. To jest twoje pierwsze małżeństwo? I jedyne, mam nadzieję. Musisz być taka szczęśliwa. Kiedy ślub? Nie wyznaczyliśmy jeszcze daty. Wyznaczyliśmy. Weźmiemy ślub w dniu zakochanych. Kiedy podjąłeś taką decyzję? Przeglądałem kalendarz cały dzień. Co ty na to? Czy to trochę nie za wcześnie? Znowu zaczynasz? Dla mnie nie jest za wcześnie. Po co ten pośpiech? Dopiero się zaręczyliście. Nie chcę czekać. Bardzo bym chciała wyjść za mąż w dniu zakochanych. Kto by nie chciał, to takie romantyczne. Jak ci się podoba ten pomysł? Myślę, że mi się podoba. Zgoda, weźmiemy ślub w dniu zakochanych. Jaki planujecie ślub? Głośny, skromny, w Vegas? Jeśli moja mama będzie miała coś do powiedzenia w tej sprawie, to będzie największy ślub, jaki kiedykolwiek widział w Chicago. Weźmiecie ślub w kościele? Chyba tak. Czy jest coś wyjątkowego w atmosferze ślubów kościelnych? Myślę, że czas wznieść toast, Adamie. Tak. Czy mógłbyś to dla mnie zrobić? Jasne. Za Chantal i Erika. Za dzień zakochanych. Wiesz, Eriku, dzień zakochanych jest już bardzo niedługo. O to właśnie chodzi. Jeżeli myślisz poważnie o ślubie, czy nie sądzisz, że powinieneś najpierw rozwieść się ze mną? Pozwolę sobie nie zgodzić się z panią. Hotel i cała reszta majątku, która należała do mojego ojca, przypadnie mnie. Zostanę tutaj, żeby zapoznać się bliżej z problemami tego hotelu. Wolnego, kolego. Niezależnie od tego, kim jesteś i jakie masz zamiary, to ja tutaj rządzę i nie zamieszkasz tutaj. Już tu mieszkam. A teraz, jeśli mi panie wybaczą, zamierzam wspólnie ze swoim adwokatem zająć się unieważnieniem tego zgoła śmiesznego testamentu. Moja córka była żoną Jordana Hale'a i zgodnie z prawem należy się jej połowa jego osobistego majątku i 2/3 wszystkich nieruchomości. Nic jej się nie należy. Przez ostatnie tygodnie jego życia systematycznie oczerniała mnie w jego oczach i dzięki temu nakłoniła go do zapisania jej całego majątku. Czy mogłabyś mi zarezerwować stolik na 2 osoby w restauracji? Oczywiście. Panie Hale, w pańskim pokoju mrozi się szampana. Pokojówka pościeliła łóżko. Dziękuję, oboje jesteście dla mnie bardzo uprzejmi. Nie wątpię, że tak jest. Chwileczkę, poczekaj. Ten portret wisiał tutaj, bo takie było życzenie Jordana i będzie wisiał tu nadal. Chyba, że ten hotel pochłonie ogień, albo ja się stąd wyniosę. Jeśli chce pan wojny, będzie ją pan miał. Jessica, domyślam się, że pomagasz temu człowiekowi. Czy nie mam racji? Zrobiłam tylko to, czego życzyłby sobie Jordan. Ja też zrobię to, czego życzyłby sobie Jordan. Od tej chwili nie jesteś już pracownikiem sieci hoteli Hale'a. I gdyby jeszcze ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, to powiem mu to wprost. Jessica Gardner, zwalniam cię. Słyszałaś, co powiedziałam? Jesteś zwolniona. Nie pozwolę ci robić z siebie pośmiewiska. Henry, nie bądź śmieszny, nie skompromituję cię. Podjąłem decyzję. Nie do ciebie należy decyzja w tej sprawie. Nie chciałbym stawiać sprawy na ostrzu noża, ale zmuszasz mnie do tego. Nie zaśpiewasz dzisiaj. To jest moje ostatnie słowo i nie chcę więcej na ten temat rozmawiać. Nie pozwolę sobie zamknąć ust tak łatwo. Najpierw mama, potem Doreen i Rebecca, teraz ty? Mogę zrozumieć chorobliwą nienawiść mamy do Petera, ale do ciebie to jest zupełnie niepodobne. Do ciebie też. Skończmy ten temat. Dlaczego robisz wszystko, żeby zepsuć mi całą przyjemność? To ci nie jest do niczego potrzebne. Czy ja ci nie wystarczę? Jeden wieczór, tylko jeden występ. Czy nasz związek jest aż tak kruchy, że nie jest w stanie przetrwać takiej drobnostki, a potem będą kolejne wieczory i co wtedy stanie się z nami? Obawiasz się czegoś, prawda? Nie chcę cię utracić. Nie utracisz mnie. Henry, ja cię kocham.
Ale jestem naprawdę rozczarowana twoim brakiem zaufania. Błagam cię, proszę cię, zrozum mnie. Próbujesz siłą narzucić mi swoją decyzję. Posłuchaj mnie. Zdecydowałam, że zaśpiewam dzisiaj, niezależnie od tego, czy wyrazisz na to zgodę, czy nie. Dobrze, Ruth. Jeśli koniecznie tego chcesz, zrób to. Zrezygnuj ze wszystkiego, na co pracowaliśmy przez tyle lat. Próbuj zrealizować to swoje przeklęte marzenie i mam nadzieję, że ci się to uda. I może to ci wystarczy, bo mnie już tu nie zastaniesz po swoim powrocie.